Witam Was w ten piękny dzień z ogrodu Reni. No i pokażę Wam, jak tu wygląda sytuacja na jej ogrodzie. Gdy przyjechałem, po prostu zaczęło padać. Popadało, także tutaj mieliśmy okazję na żywo z Arturem zobaczyć, jak wygląda woda na Reni ogrodzie. To nie to, co zobaczyć na ekranie komputera czy telefonu. W rzeczywistości mieliśmy tą okazję. Zresztą widzicie, minęło już kilka dni, a jest wilgotno, a nic nie padało. Dzień dobry. Witajcie na moich bagiennych włościach. Szczęść Wam Boże. Szczęść Boże. No, przyjechałem tutaj troszkę Cię wspomóc, no, ale pozwoli, że pokieruję swoje kroki w stronę pomidorków, które przyjechały ode mnie. Zobaczymy, jak te moje dzieciątka wyglądają u Ciebie. Mogę? Możesz. Możesz. Ale cudów się tam nie spodziewaj. Tak bez przekonania. One... Bez przekonania. No bez przekonania. One żyją, bo walczy tutaj o nie jak lew o swoje młode. Ja z nimi porozmawiam. Które to są te moje? No ponoć to są Twoje dzieciątka. No słuchaj, dzieciątka. Każde dziecko, jak jest małe, wygląda podobnie. No, wydaje mi się, że mogą to być te, bo te to są takie duże, wysokie. A, to są moje. To są moje robaczki. O, ten jeden to z jakąś taką podporą tutaj jest. To chyba ta podpora ode mnie przyjechała, bo u Reni nie ma takiego dziadostwa. O, a tutaj one to... stały w wodzie, niestety. One cały czas walczą, te pomidorki. No one źle nie wyglądają, nie mów. Nie, bo właśnie dostały zupę. Tą, zupkę, którą ja tam polecam i... Zupkę dostały. Ale jak były takie jędrne, sztywne, tak są. Coś tutaj go trapi, ale to nie wiadomo od czego. A tu była ta... Biedronki larwa. No, nie wyglądają najgorzej. Dobrze, w czym mogę Ci pomóc teraz? Właśnie się zastanawiam. Tak? Że może zapielenie się weźmiesz. Dobrze, wyznacz mi azymut. Ty na razie tylko latasz i tańcujesz tutaj, przyklepujesz. Słuchaj, chcę się nacieszyć na razie tym, zanim przejdę do tej mniej wzniosłej czynności, jakim jest pielenie. Ciesz się trochę szybciej, bo jest tak parno, prognozy deszczu nie głoszą, ale ja już prognozom nie wierzę, synoptykom nie wierzę. A mi wierzysz? Też się zastanawiam. Pokaż. A co ty takie masz tutaj? Co? Podpuchłaś, masz... Od słońca. Ja od niestety słońca. Mam nadwrażliwość na słońce. Ale to, tak jak, wiesz, to tak jak ja na pracę. Ja na pracę nie mam właśnie. Powinnam siedzieć w domu. Edziu się drze. Po co ty tam idziesz? Życie oddajesz na tym ogrodzie. A ja mimo, że podpuchnę, bo mam, no nie powinnam na takim słońcu przebywać, jak jest taki parny dzień, bo dzisiaj jest... Może nie ma aż tej temperatury. Ale takiej... czuć, coraz cieplej się tak robi, coraz parno, mniej komfortowo. Jest parno. Tak, coraz mniej komfortowo. Nie, dobrze, to ja ci pomogę. Wygląda. Ja ci pomogę. Witajcie. Idę sobie na króciutki spacer. Wyszedłem od Reni z domu. No i powiem Wam tak szczerze, widać pewnie za mną tą alejkę z lip. No i tak idąc, teraz jest wcześnie rano. Słychać, jak te pszczółki tutaj chodzą na lipie, zbierają jeszcze to, co się ostało, to, co jeszcze nie przekwitło. Także no, już na dzień dobry klimacik jest odpowiedni. Ja ze sprzętem do fotografowania idę, może coś mi się ciekawego dziś uda sfotografować. Przede wszystkim jest jeszcze odpowiednie miękkie światło do tego, żeby cokolwiek uchwycić. No mam nadzieję, że nie tylko coś sfotografuję, ale także uda mi się coś nagrać ciekawego. Także do zobaczenia w późniejszym czasie. No i jeszcze rzut oka na kościółek. Pokażę go z tej perspektywy, bo pokazywałem go ostatnio od frontu, gdy podczas tej mojej ostatniej wizyty u Reni. No, prezentuje się bardzo okazale, pięknie, a zwłaszcza wczesnym rankiem albo wieczorem przed zachodem słońca, ale myślę, że teraz bardziej atrakcyjnie, bo tutaj to światło go tak
ubogaca, że tak powiem. No wszędzie coś się dzieje, wszędzie ktoś coś robi. Także powiem szczerze, że tętni to wszystko życiem i tak to jeszcze bardziej pozytywnie napawa taką pozytywną energią. No i może odwrócę kamerę. Dla tych wszystkich, którzy będą chcieli zapytać się, co to jest za miejscowość. Ostatnio, gdy robiłem tutaj nagranie, podawałem, ale być może było to niezrozumiale, więc jest to Namyślin. Namyślin, miejscowość, w której mieszka Rania, jest to Namyślin. I tuż obok drogi jest poletko Reni i Edzie, na którym mają wysianą facelię. Słuchajcie, jaki tu jest brzęk pszczółek. Jak to wszystko tak fajnie się komponuje. No i tak jeszcze może powrócę do wizyty Artura, który mówi, że no zakochał się tutaj w tym miejscu, w tych ludziach. Tak sobie myślę, słuchajcie, taka moja refleksja, że to nie miejsce przyciąga nas, tylko ludzie. To ludzie właśnie tą swoją dobrą energią, tą swoją dobrocią. Jaki zapach, Boże. Tą swoją dobrocią, jeżeli tak będzie miód pachniał, jak tutaj te aromaty unoszące się przy tym polu, to już bym chciał go spróbować, a właśnie dzisiaj Edzio z dziadkiem pojechali wybierać pierwszy ten faceliowy miód. Ale wracając do tego, co zacząłem mówić, to właśnie ludzie tworzą taki wabik, to coś, co nas przyciąga, dlatego czasami ja też powtarzam, że nawet na wysypisku śmieci potrafi wyrosnąć bardzo piękny kwiat, co nieraz pokazywałem, właśnie jakaś hałda śmieci i rosły piękne kwiaty. Więc to my tworzymy to piękno. Możemy, nie wiem, mieszkać gdzieś w wybetonowanych miejscach, gdzie no nie ma jakiegoś takiego punktu zaczepienia dla naszego wzroku, takiego, żebyśmy się mogli odstresować, a jednak przyciąga, bo tam jest ten ktoś, czy ci ludzie, którzy przyciągają, którzy tworzą to taką otoczkę albo bądź bufor przeciwko temu złu, które nas próbuje dopaść. No i też tu zacytuję sobie takie moje słowa. Nie chcę się tym chełpić i chwalić, ale napisałem to bardzo dawno temu. Ponad 25 lat temu napisałem właśnie coś takiego, że wygodniej być równym w głupoty tłumie niż jedynym, który cokolwiek rozumie. I właśnie dziś chciałbym właśnie to tak trochę rozwinąć, bo podążamy, wpadamy w ten wir tego świata. Dla niektórych może wygodniej jest po prostu krzyczeć tak jak inni, być tak jak inni, nie wychodzić przed szereg. A ja zawsze chcę być sobą. Zresztą taką osobą jest również Renia. Taką osobą jest Agnieszka, Artur. Coś nas do siebie przyciągnęło. Sprawiło, dobry Bóg sprawił, że nasze ścieżki się skrzyżowały. Jesteśmy. Teraz jest taki czas, że jedno z nas potrzebuje trochę więcej uwagi, trochę więcej dobra, ciepła oraz modlitwy, tej dobrej energii, modlitwy. No Agnieszka ma swój taki gorszy czas. Jak wiecie, no zmaga się z okropną chorobą, ale ja się uśmiecham. Ja się uśmiecham, bo wiem, że będzie dobrze. Ma nas. Także Agnieszka, słuchaj, głowa do góry. Pamiętam twoją radość w niedzielę, gdy byłaś z nami. Teraz nie ma cię, nie ma nas obok ciebie, więc masz gorszy czas. Więc
jaka jest rada na to. Pakuj się w samochód i przyjeżdżaj do nas. No mam nadzieję, że dasz radę. No i tu jeszcze kilka dni jestem, co nie oznacza, że jestem kimś wyjątkowym. Ale tu są też dobrzy ludzie, nie tylko ja, więc przyjeżdżaj. Człowiek nie powinien być sam, zwłaszcza w takich trudniejszych chwilach. To my tworzymy ten świat. To my dajemy mu energię. Jednak zostaliśmy stworzeni po to, żeby cieszyć Pana Boga, więc każde istnienie, każda osoba jest bardzo ważną osobą. Nie mówcie czegoś takiego, że ja się nie liczę. Każdy trybik ma swoje miejsce i od tego trybika zależy może raz w życiu zrobić coś, no nie powiem, że potrzebnego, coś takiego wyjątkowego, ale to jest właśnie po to jego miejsce i dlatego zajmuje to miejsce, żeby poruszyć kolejne trybiki, żeby ta cała machina, ten cały świat w odpowiednim czasie wykonał to, co powinien wykonać, więc każdy z nas jest tak samo ważny. Nie ma ludzi mniej bądź bardziej ważnych. Wszyscy jesteśmy równi. Nie zapominajcie o tym. No i dotarłem do miejsca docelowego. Tu już Renia jest. Hello. Zostawiła mnie, więc musiałem tutaj na własną rękę dotrzeć. Powiedziała, że nie będzie na mnie czekać, bo ja się za dużo guzdram. Gorzej się zachowuję jak mała dziewczynka. Tego nie powiedziałam, nie tak, ale faktycznie. Powiedział, daj mi 5 minut. Ja mówię, te twoje 5 minut to będzie pół dnia. No i po 3 minutach odjechała. Jakich 3? No więc przyszedłem sobie na własną rękę. Tu zostało po wczorajszym. Został mój pojemnik na chwaściory. No dzisiaj kontynuujemy, słuchajcie, pracę. Także jeszcze tu jest wypielone, jeszcze trochę zostało, więc działamy. No i słuchajcie, nie spodziewałem się takiego przywitania na jednym kolanku, ale no Renia potrafi mnie zaskoczyć w różny sposób. Klęczę przed gośćmi. Przed gośćmi, przed jednym gościem, póki co jestem sam. Co ty tak idziesz? No słuchaj, tak to jest, jak się piankę do golenia pomyli z dezodorantem. Co? No piankę... No rano chciałem się odświeżyć, psiuknąłem sobie, później ale poczułem. Coś ty tutaj ściemniasz, bo jesteś nieogolony. Poczułem, no. Aha. Wiesz, gdzie poszła pianka. Cały Krzyś. No, przyszliśmy się napić. Praca trwa. Też? Nie, dzięki. Słuchajcie, wiecie o tym, że Renia jest zafascynowana kulturą indiańską. No. Oni, Indianie, jak szli na walkę, to przybierali różnego rodzaju barwy wojenne. No, i ty też masz takie barwy wojenne. Ja? Tak. Gdzie? A gdzie Indianie przybierali te barwy wojenne? No, na twarzy. No, to masz na twarzy. Gdzie? Nawet nie. A jeszcze z drugiej strony. Teraz to szmastere. No nie mam lusterka. Gdzie? O mój Boże. No co? Ja właśnie wytrzeć, a się poprawiła z drugiej strony. No bo... Się dziecko upopał. Ja pomyliłem rano dezodorant z pianką. Słuchaj, możesz mi wytłumaczyć, co to oznacza w tej kulturze indiańskiej? Co to za przekaz? Stop, nie zbliżaj się. Dobra. Bo jestem na ścieżce wojennej. Dobra. Ja, córka, wodza Apaczów, brzmiącej dupy. O mój Boże. Słuchajcie, w niedzielę żeśmy się posikali ze śmiechu. Chyba ty. Były łzy wzruszenia, ale dzisiaj to trwa nadal. Dobra, idź się umyj do rzeki. No, czemu się umyć? Do rzeki. Chyba tym sokiem. Ty nie pij już więcej tego. Stało na słońcu i sfermentowało. To jest świeża... Weź, bo już się mogę się śmiać. To jest świeży kompot z czarnej porzeczki. Uwielbiam czarną porzeczkę. A jeszcze wam pokażę. Babcia pracuje. Babcia na obrotach cały czas. Babcia już na kolanach. O. Babcia zeszła do parteru. Ale ja mówię tak. Pojechałem na ogród. Renia witała mnie na jednym kolanku.
pani widać, że jest bardziej doświadczona, bo na dwóch. Dzień dobry. Także mrówki oblazły. Mamusiu. Przepraszam, nie będę drapał. Mamuśku, kochania. No. Mamuśku, kochana, mam pomidorki dwa, jednego dam tobie. Proszę. Żółty, o, dla ciebie. Tak? I to taki proszę duży. Bardzo. Taki duży, o, do dzioba. Ale to raczej matka karmi Mamusia, dziecko. Mamusia, pamiętasz? Leci samolot. O Jezus, palce! Jakie to pazerne! No. Także tak tu jest fajnie. No tak, pewnie, tutaj, że tu jest fajnie, a tak jak? Tak, wszystko, że to widzieliście, jakie numery jak czasami. Fajnie, jakie numery czasami tutaj odchodzą. Także to jest wszystko naturalne. Bo moja mamusia. Nie nudzimy się. Moja mamusia, no, mimo tego, że już ma 70 ponad lat. Nie zdradzaj to wieku. No to powiedziałam ponad, nie powiedziałam, o, dokładnie. To jednak zachowała jeszcze w sobie dziecko. I tak naprawdę na każdym etapie życia musimy mieć coś trochę z osła i trochę z lwa. Tak. A możesz to wytłumaczyć, bo ja na przykład nie rozumiem. A moja mamusia ma. A nie rozumiem, co jest z osła. Z osła? Czyli nie. Spójrzmy w lustro. A z lwa? O, kurwa, a to zobacz na mamusię. Aha, czyli waleczność. Jak ją wkurzysz, to będziesz wiedział, rozumiem, to, co czyli ona ma z lwa. Z osła i z lwa. Nie ustępuje w walce. Nie. O. I niech to będzie taką kwintesencją tego filmu i takim zakończeniem tej krótkiej relacji. Także dziękuję wam, kochani, za obejrzenie. Pozdrawiam was serdecznie. Do następnego razu. Pa, pa. Jeszcze mamusia.